Połowa Polaków waży więcej niż powinna, a te dodatkowe kilogramy to nie tylko wstydliwy problem estetyczny, ale poważny problem zdrowotny. Zarówno nadwagę, czyli stan, który ostrzega nas przed poważną chorobą, jak i otyłość, która jest ciężką chorobą, możemy sami rozpoznać. Jak odróżnić otyłość od nadwagi? Najprościej obliczając wskaźnik BMI, czyli iloraz Twojej masy ciała w kilogramach i wzrostu wyrażonego w metrach i podniesionych do kwadratu. Jeżeli Twoje BMI jest w przedziale od 25 do 29,9 kg na metr kwadratowy, to znaczy, że masz nadwagę. A jeżeli jest większe lub równe 30, to już cierpisz na otyłość, która może prowadzić do cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, miażdżycy czy zawału. Dodatkowe kilogramy to także drugi po paleniu papierosów czynnik rozwoju chorób nowotworowych. Badania dowodzą, że otyłość zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów przewodu pokarmowego, takich jak rak jelita grubego, przełyku, rak trzustki i pęcherzyka żółciowego oraz rak wątroby, a u starszych kobiet z nadwagą także wzrost ryzyka raka piersi. Najgroźniejszym rodzajem otyłości jest otyłość brzuszna, czyli obwód pasa powyżej 88 cm w przypadku kobiet i powyżej 94 cm w przypadku mężczyzn. Skutkuje ona otłuszczeniem narządów wewnętrznych w jamie brzusznej i prowadzi do rozwoju cukrzycy, nadciśnienia tętniczego oraz znacząco zwiększa ryzyko zawału serca czy udaru mózgu. Mnóstwo ludzi ma BMI powyżej 30, a w pasie obwód u kobiet 88 i więcej, u mężczyzn więcej niż 94. To znaczy, że my mamy już do czynienia z epidemią otyłości? Niestety tak. Te odsetki, które mówią nam o tym, ile osób cierpi na nadwagę i otyłość w Polsce, czy też na tą otyłość brzuszną, która jest wyjątkowo zagrażająca, rosną z roku na rok. Mamy szereg winowajców takiego stanu. To jest życie w ciągłym biegu, przetworzona żywność, to jest brak czasu na regularne posiłki, to jest łatwy dostęp do takich wysokokalorycznych przekąsek, prawda? Nie mamy czasu zjeść obiadu gdzieś tam między zajęciami. Batonik. Tak, sięgniemy po batonik i to wszystko niestety bogate w cukier, bogate w tłuszcze trans odkłada się w naszym ciele, no i w konsekwencji zagraża naszemu zdrowiu. Jak walczyć z otyłością? Musimy zacząć od zmiany naszych nawyków, ponieważ to nie może być jakaś nowa modna dieta. Bądź drastyczna, dlatego że będzie nam trudno w tym wytrwać i nie osiągniemy efektu, o który nam chodzi. A chodzi nam o to, żebyśmy zaczęli trochę zdrowiej żyć. Tak? Nawyki żywieniowe to główny sprawca otyłości, ale nie jedyny. Są inne czynniki, które wpływają na naszą masę ciała, takie jak zaburzenia snu, jak stres, jak ciągłe napięcie, czy brak aktywności fizycznej. Pamiętajmy również, że badania dowodzą na przykład, że dzieci, które mają oboje rodziców otyłych, mają 75% szans na otyłość, nie tylko w dzieciństwie, ale również w życiu dorosłym. Natomiast dzieci rodziców szczupłych są zagrożone tylko w 10%. A to jest kwestia genów? Nie, to jest kwestia nawyków żywieniowych w rodzinie, bo my robimy zakupy dla całej rodziny, gotujemy dla całej rodziny i posiłki spożywamy wspólnie, więc one muszą być również dla naszych dzieci. Dbając o siebie, dbamy o dzieci. Tak. A otyłych dzieci w Polsce niestety przybywa w zastraszającym tempie. Już ponad 20% polskich dzieci i nastolatków zmaga się z dodatkowymi kilogramami. W związku z tym u maluchów pojawiają się takie problemy zdrowotne jak nadciśnienie tętnicze, wysoki poziom cholesterolu, a nawet cukrzyca typu drugiego. Często mówi się, że dziecko z dodatkowych kilogramów wyrośnie. Jest to oczywiście możliwe, ale cudów nie ma. Dziecko ma szansę zrzucić nadmierne kilogramy, ale pod warunkiem nauczenia go poprawnych nawyków żywieniowych i zmiany jego stylu życia. Dlatego jeżeli podejrzewasz, że Twoje dziecko ma problemy z wagą, zacznij działać. Rozumiem, że trzeba zmienić nawyki żywieniowe, ale od czego zacząć? No zaraz. Okay. Nie potrzebujemy do tego żadnej specjalnej okazji, żadnej specjalnej daty, że od urodzin albo od świąt będę już o siebie dbać, już po świętach, już po wakacjach, jeszcze sobie odpuszczę. Nie, od zaraz. Na początku wyeliminujmy z naszej diety słodzone napoje. Zamieńmy je na wodę. W drugim kroku możemy na przykład zamienić białe pieczywo na pieczywo pełnoziarniste i wybrać się na długi spacer, żeby również dostarczyć sobie trochę ruchu. Jeżeli chcesz wygrać zdrowie swoje i swoich najbliższych i szukasz pomocy, skorzystaj z bezpłatnych e-konsultacji przygotowanych przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej lub gotowych planów żywieniowych przygotowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.